Widzę, że ktoś tutaj dodał do tego samochodu jakieś takie paski czy coś. Będziemy musieli go przemalować. Zobaczcie, tak po środku niczego. Nic tu kompletnie nie ma. A znalazłem coś tak pięknego, coś tak niepowtarzalnego, że sobie nie wyobrażacie. Zobaczcie, co tu stoi za tym budynkiem. Czy wy w to wierzycie? Zobacz, jaki zniszczony. Pokrzywione koła, dach obdarty nawet. Czy on miał dachówkę? Chyba tak. Tył cały zniszczony. Zobaczymy, w jakim stanie są elementy, ale widać, że zawieszenie raczej tragedia. Koła powykrzywiane na wszystkie strony. W ogóle ktoś tu nawet stalówki zainstalował. Uwierzycie w to? Ale zobaczcie ten środek. Czy fura odpali? Ledwo co? Nie chce się w ogóle kręcić. Dobra, wyrwała trochę fura. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Uuu, ciężko, ciężko. Spróbuję na pół sprzęgła. Oj, bardzo ciężko jest ruszyć. Na kierownicy czuję jedną wielką tragedię. Spróbujemy wyjechać z tego miejsca tutaj w ogóle. W pobliżu tego budynku nie ma nawet żadnej drogi, więc do jakiejś polnej musimy sobie dojechać czy coś, może od razu do asfaltowej to jedziemy. Ale trzeba się wydostać z tego miejsca. Roboty przy aucie będzie bardzo dużo. Ten samochód w standardzie ma V12 silnik 6-litrowy. Przy samym silniku będzie bardzo dużo roboty. Tu mamy jakąś taką ścieżkę. Spróbujmy może sobie przy tym płotku pojechać. Fura oczywiście nazywa się Ferrari Enzo. Jest nazwana po założycielu marki Ferrari, czyli po Enzo Ferrari. Gościu nazwał sobie po prostu model samochodu swoim imieniem i nazwiskiem. Tak jakbym ja nazwał swój samochód Lucek, mów po ludzku. Ej, nie mogę tu podjechać. Okej, coś wyrwał. To nie jest duża góra. Dawaj Ferrari, wyjedziemy stąd i spróbujemy o własnych siłach dojechać do garażu i naprawić ten samochód. W ogóle mamy chyba kapcia z tyłu albo coś. Te opony się uginają pod ciężarem tego samochodu zbyt mocno. Są powykrzywiane. Strasznie to wygląda. W ogóle wrzucił mi się neutralny na chwilę. Okej, zostawię go na tej jedynce. Może da radę podjechać. Tutaj widzę, że mamy kawałek jeszcze ogrodzenia. Spróbuję to ominąć. Kto to w ogóle tam zostawił, no nie? Zobaczcie, jak to poskakuje. Kierownicą mi szarpie, ciężko się skręca. Dobra, jesteśmy już na drodze. Ciężko było podjechać w ogóle pod górę. Okej, wyjechaliśmy. Spróbujmy się rozpędzić. Przypominam wam, V12 6 litrów. To powinno śmigać. A my nie możemy rozpędzić się do 40 km na godzinę. Zobaczmy, jakie mamy uszkodzenia. Sterowanie jest uszkodzone w 100%. Silnik jest uszkodzony w 100%. Sprzęgło jest uszkodzone w 100%. Skrzynia biegów i wał napędowy. Opony jedynie jako tako się trzymają. I karoseria chyba cała jest do wymiany. Opowiem wam, nie wygląda to dobrze. Nie mogę się rozpędzić tym samochodem do 100 km na godzinę obecnie. Ściąga go na lewo i prawo. Jadę tym slalomem. Spróbujmy może wbić tą dwójkę. Kopnąłem go ze sprzęgła, że tak powiem, co trwało wieczność, bo bieg się mega długo wbijał. Widzieliście, że skrzynie biegów i sprzęgło, wszystko mamy uszkodzone w 100%, więc będzie to na pewno do wymiany.
Musimy sobie dojechać. W ogóle ja muszę mieć skręconą kierownicę w lewo, żeby jechać prosto. Jest strasznie z tym autem. Jedziemy sobie do chaty. Nie wiem, ile mi zajmie ta jazda. Myślę, że jadąc z taką prędkością na pewno nie powinienem pojawiać się na autostradzie, ale to by była najszybsza droga do mojego domu. A przy okazji sprawdzimy VMAXa. Wiecie co? Jak tak sobie jadę tym samochodem teraz, to przypomina mi się, jak odrestaurowywałem sobie mojego Crossfire'a, bo też był czerwony, też jest dalej czerwony i też dużo musiałem czasu i pieniędzy włożyć w niego, w jego naprawę. Mogę wam zdradzić, że łącznie na naprawę mojego samochodu wydałem 20 tysięcy polskich złotych w rzeczywistości. Wygląda na to, że faktycznie mamy te felgi, felgi stalowe. Czekajcie. Muszę chyba zredukować do jedynki, bo mamy trochę pod górę, uwierzycie w to? Tak zniszczony jest ten samochód, że pod lekką górkę ma problem, aby podjechać. Wow. No nic, spróbuję się rozpędzić. Dźwięki z siebie ten samochód wydaje naprawdę okropne. Ale chyba zamkniemy zaraz stówkę. Mamy już 82. 80. 3, okej, okay, rekord prędkości 84. Kręcimy tą dwójkę, kręcimy 85. Ciekawe, ile po naprawie uda się tym samochodem osiągnąć. Spróbuję wbić trójkę, uwaga. I niestety prędkość spada, już trójka jest za mocnym biegiem dla tego samochodu w tym momencie. Przykro na to patrzeć, co? Jadę i jadę, dojechać nie mogę. Doganiam Forda Fiestę i chyba uda mi się go wyprzedzić. Tak, 90 km na godzinę, 92 był on przez chwilę. Ale to dlatego, że okej, okay, Focus, nie wiem czy to Focus czy Fiesta. Kurde, nie odróżniał mi. Jechałem chwilkę z górki i się nawet rozpędziłem do 92. Ale niestety prędkość już spada. Nie wiem, czy przejadę przez ten tunel na końcu tego. Chyba, że skręcę sobie tutaj w prawo, w lewo i nie będę już tutaj tego ruchu zaśmiecał, bo jest, no, bardzo, bardzo źle. Zobaczcie, co tu się dzieje. Zjeżdżamy z tej drogi. Nie będziemy tutaj zagracać. No jest, spróbujemy pokonać pierwszy ostry zakręt. I wchodzimy, o kurcze. Okej. I mamy ostro z góry. Teraz będzie rekord prędkości, coś tak czuję. Gaz do końca cały czas cisnę. I trójka, będzie trójka. Jest trójka, o kurde, jadą rajdowcy. Och, przekroczyłem prędkość, dostałem mandat. Wow, to będzie pierwszy mandat Ferrari Enzo. Bardzo dobrze. Redukujemy na dwójkę. I doganiamy Mini Coopera. I w końcu dojeżdżam do mojej chaty. W końcu będziemy mogli naprawić tą fantastyczną furę. Okej, okay, przyhamujemy. Chociaż hamulce też były mocno zniszczone, więc... Okej, okay, jesteśmy na miejscu. Kawał drogi do przejechania, ale już jesteśmy, zaraz zajmiemy się tym samochodem na poważnie. Widzę, że ktoś tutaj dodał do tego samochodu jakieś takie paski czy coś. Będziemy musieli go przemalować, w ogóle całą karoserię odrestaurować. No źle to wygląda, naprawdę źle to wygląda. Pierwsze co, to wysłaliśmy samochód do blacharza i do lakiernika, także karoseria wygląda już dużo lepiej. Teraz będziemy musieli poszukać oryginalnych felg do tego samochodu. Koła dalej są pokrzywione, będzie trzeba całe zawieszenie, silnik, przeniesienie napędu, wszystko będzie trzeba powymieniać, ale tym za moment się zajmiemy. Mamy tutaj standardowych kilka kolorów do wyboru.
zobaczcie, nie jest tak, że Ferrari tylko i wyłącznie w tym czerwonym kolorze jest. My wybierzemy sobie taki bardziej klasyczny, wyblakły, czerwony kolor i felgi możemy sobie dać, a dajmy sobie fabryczny kolor. Felgi zresztą zaraz sobie wymienimy, także to się zmieni. Okej, chodźmy w takim razie do felg i wybierzmy sobie oczywiście fabryczne Ferrari, bardzo fajnie. Tutaj możemy sobie, to są przednie koła, sobie możemy zwiększyć szerokość tych kół. Zmienimy też typ opon, bo tutaj były jakieś opony rajdowe zainstalowane, bardzo ciekawe. Dajmy sobie wyścigowe opony, bardzo dobrze. Teraz idziemy z zawieszeniem, aha, zaraz sobie do zawieszenia przejdziemy. Teraz naprawimy skrzynię biegów i naprawimy wał napędowy. OK, i dajmy sobie zawieszenie, dajmy sobie standardowe, to jest takie wyścigowe zawieszenie. I teraz zabawimy się w ulepszanie silnika. Silnik musimy niestety wymienić. Mieliśmy tutaj w standardzie 6-litrową V12, więc będziemy musieli zainstalować nową. I proszę bardzo, nasze Ferrari Enzo 881 kW mocy. Posłuchajmy tego wariata. Samochód ma zautomatyzowany manual, więc nie jest to taka typowa skrzynia biegów, jaką znamy z nowoczesnych samochodów. Ruszamy. Najpierw się tak przejedziemy, zobaczymy, co samochód potrafi. Ja już sobie jakiś tam delikatny tuning dostosowałem sobie ten samochód tak, aby dobrze się prowadził. No i zobaczymy, czy będę w stanie go opanować. Rzuca tyłkiem, prawie tutaj straciłem nad nim kontrolę na tych wybojach tutaj. Ale teraz ciśnie, bez porównania, no nie? Patrzcie, podczas jazdy podnosi nam się tylny spoiler. Zgadza się? Tak. Przy jakiej prędkości? Przy 95 km na godzinę podnosi nam się tylny spoiler. Ej, zupełnie jak w moim Crossfire'ze, no tak mi przypomina ten samochód mojego Crossfire'a. Chociaż mój Crossfire, no oczywiście nie jest taki rzadki i taki drogi jak to auto, ale też nie jest powszechny. Bardzo rzadko spotyka się go na polskich drogach chociażby, chociaż go już kilka razy spotkałem. Dobra, zawracamy sobie tutaj. Zdecydowanie musimy zjechać tutaj z mocą. To już jest za dużo, słuchajcie. Trochę nam dzięki temu spadnie waga tego samochodu. To dobrze. Teraz samochód wydaje mi się, że będzie bardziej wyważony. Nie będzie tego takiego świstu turbosprężarek, ale... Ale i tak brzmi dobrze. Przyspieszenie jest bardzo dobre. Ustawienie skrzyni biegów jest takie samo, jak było. Myślę, że teraz samochód dużo lepiej będzie się prowadził też, bo nie mamy takiej rozbrykanej mocy, tylko jest bardziej stonowany ten samochód. Wobec czego konstrukcja powinna dobrze przyjąć tę moc, którą mamy zaraz za plecami. Teraz możemy wziąć udział w wyścigu i zobaczymy, jak mi pójdzie. Tym razem dostałem zaproszenie do wyścigu z samochodami współczesnymi. Także tym bardziej jestem ciekaw, jak poradzi sobie ten samochód naprzeciwko takich już naprawdę mocnych furek. Jesteście gotowi? Zobaczcie, z czym mamy tutaj do czynienia. Wygrać z takimi furami to prawdziwe wyzwanie, ale dam z siebie wszystko. Przede mną chyba Ferrari Italia. No
Dalej mieli na dwójce, kurde. Doganiamy, doganiamy. Żeby tylko Italię. Kurczę, i Senna mnie pod koniec jeszcze wzięła. Ciężko jest naprawdę kontrolować Ferrari Enzo. Normalnie odrestaurowane samochody wystawiałem dla was na aukcji, żebyście mogli sobie kupić, ale jest to moje jedyne Ferrari Enzo, jakie mam w garażu. Uwierzycie w to? Ten samochód jest tak unikalny, że nawet tutaj tego samochodu nie mam za dużo, że tak powiem. Nie mogę go sprzedać, on jest unikalny dla mnie, nawet tu. Zobaczcie, jak ta fura wygląda. A jak wyglądała zaraz przy tym garażu. Rozbita, zniszczona, porzucona. Ja wam bardzo dziękuję, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. I do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Gajas. Yeah, yes.